Ja chciałem powiedzieć to, co powiedziałem tobie, Artur, ale chodzi to ze mną już 3 dni i uważam, że jest to do wszystkich. Czytając jedną taką książkę, ten autor powiedział, że wiara to nie jest to, co proklamujemy, tylko wiarą jest to, za co jesteśmy w stanie umrzeć. I wiecie co, ja myślałem na ten temat, no już myślę na ten trzeci dzień i zobaczyłem wiele rzeczy. Jezus tak wierzył za nas, że za nas umarł. On wierzył, że warto. On za nas umarł. Czy za każdą rzecz, o którą się modliliście i twierdzicie, że wierzycie, jesteście w stanie umrzeć? Położycie życie? Wiecie co? Ja przepatrzyłem, jakby przepaliłem rzeczy, o które wierzyłem. Rozmawiając wczoraj z Malwiną, powiedziała taką rzecz, że się okazuje, że o niewiele rzeczy wierzymy. Bo nie o wiele rzeczy jesteśmy w stanie umrzeć. Wiecie co? We mnie na pewno jest jedna rzecz, za którą umrę, za to, że idę do nieba. To jest silna rzecz. Wierzyłem o wiele rzeczy, za które jestem w stanie umrzeć. Wierzyłem, że moja żona się nawróci. Wierzyłem. Wierzyłem, że położę za to życie, że ona się nawróci. Ale wiecie co? Nie wiedziałem, czy będą ze mną, czy nie. Za to nie wierzyłem. Nie byłem w stanie za to umrzeć. Zobaczcie w waszych sercach, za co jesteście w stanie położyć swoje życie. I tam znajdziecie miejsce swojej wiary i sukcesu, bo jeśli wierzycie, że za rzecz, za to, że położycie ręce i człowiek zostanie uzdrowiony, położycie swoje życie, ten człowiek zostanie uzdrowiony. Za to, że jeśli położycie ręce i człowiek zostanie uwolniony, położycie życie, ten człowiek zostanie uwolniony. I tak odniesiecie sukces w każdym swoim życiu, w każdej jednej dziedzinie. Zobaczcie, ile razy nie wierzyliście. Wiecie, o co chodzi? To jest ważne. Ja się pamiętam, teraz mi przyszedł na obraz takiego jednego ewangelisty. Ja mu się czasami przyglądam od czasu do czasu i patrzę, jak on działa. Ten ewangelista jest o tyle osobą kontrowersyjną, że go w ogóle nie interesuje to, co się wydarzy, czy on się trzyma planu, czy on się nie trzyma planu. Wiecie, on modli się na przykład o ludzi do skutku. Amen. Ja rzadko takie coś widzę. Ponieważ na przykład na jego spotkaniu jest uzdrowiona jedna osoba. Czasami. Ale kiedy przyglądałem się, jak się modlił o kobietę siedzącą na wózku inwalidzkim od 20 lat, kiedy się przyglądałem na to i było mnóstwo ludzi tam na tym spotkaniu, a on się o nią modlił, ja nie wiem ile. Mi się już nie chciało tego oglądać. Tak. On był cały zlany potem. Po czym ona wstała z wózka. To nieustępliwy człowiek jest w swojej wierze. Ja nie mówię, że tak ma postępować każdy człowiek. Ale moje objawienie sięga coraz bardziej jakości. Jakości. Rozumiecie? Ogranicza nas czas, ogranicza nas przestrzeń. Wiecie, w zeszłym tygodniu mieliśmy nabożeństwo na ulicy. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że jestem dumny z was, ponieważ ogarnęliśmy to wszystko. Ludzie, którzy się zajęli sprzętem, to po prostu to, co oni zrobili, to dla mnie jest mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata, nie? Bo to okazuje się, że to jest potężne przedsięwzięcie logistyczne, żeby zrobić tam na 100 osób spotkanie na dworzu. To jest kilka samochodów półciężarowych, to jest tak naprawdę 2 dni oprócz tego pracy. Rozłączyć sprzęt, podłączyć wszystko, jest mistrzostwo świata. Ale także ja jestem w ogóle wdzięczny i dziękuję wam za to. Ale chciałem powiedzieć, że co się stało tam, jakie ja miałem doświadczenie w zeszłym tygodniu podczas tego spotkania. Ja miałem, przez mój umysł przechodziły dziesiątki informacji proroczych. Ja zrozumiałem tam jedną rzecz, ja nie nadążyłem uwalniać słowa wiedzy, rozumiecie, nadprzyrodzonych informacji. Ja zapytałem Boga potem, Boże, dlaczego więcej jest możliwości niż skuteczności. I tu Święty w ogóle pokazał mi bardzo ciekawą rzecz, bo to jest związane z tym, że jesteś na ziemi. Rozumiecie? I ja wiem, że my pewnych rzeczy nie, po pewne rzeczy i tak nie sięgniemy, Słowo Boże mówi, że póki chodzimy w ciele, jesteśmy oddzieleni od Pana. Amen. I my po pewne rzeczy nie sięgniemy. Jakby czas nam nie pozwoli, przestrzeń nam nie pozwoli, to w ogóle, rozumiecie, na czym rzecz polega, to nie da rady.
Jakby nie damy rady. Dlatego jest nas tylu, bo na przykład no, żaden z nas nie dotrze do wszystkich na świecie. Rozumiecie? Nie wszystkich się uzdrowi, nie wszystkich się uwolni. Jest tego i tak więcej. Jezus powiedział kiedyś, że ubogich zawsze mieć będziecie, że tych, którzy potrzebują. Ale co jest istotą rzeczy? Istotą rzeczy jest to, że jeżeli coś robimy, tak, dążmy do wysokiej jakości tych rzeczy. Dążmy do wysokiej jakości. Dążmy do miejsca, gdzie jesteśmy w stanie kłaść życie. Za różne rzeczy. Rozumiesz? Róbmy rzeczy do takiego momentu, aż albo w ogóle niech to w nas gra. Okay? Niech to w nas po prostu gra, że jesteśmy w stanie życie kłaść. Czy ktoś ma jeszcze słowo Boga? Ma ktoś proroctwo, ma ktoś słowo wiedzy, może ktoś ma. Nie tylko tu ludzi tutaj, ale też pamiętajcie o tym, że ogląda nas ogromna ilość ludzi na świecie, więc może masz słowo wiedzy. Dobrze, bardzo powiedzmy, proszę Sandra, jest też tak ze słowem.